Dzień dobry, dzień dobry, drodzy słuchacze. Ja nazywam się Karol Ferenc, a dzisiaj naszym gościem w Studiu Akademickiego Radiolus jest Jakub Matulka. Witam cię bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Jakub Matulka, rajdowy mistrz Polski w klasie trzeciej, młody, bardzo ambitny zawodnik, niegdyś narciarz alpejski, co jest bardzo ciekawe, ale również bardzo sprawny sportowiec, który ma całkiem i nawet bardzo bogate plany startowe na sezon 2024. I dzisiaj z ogromną przyjemnością o tym porozmawiamy. Fajnie, cieszę się. I świetnie, że przyjechałeś do naszego studia i debiutujesz w Radiu Luz, debiutujesz w audycji odcinek specjalny. Bardzo się cieszę. Ja również się bardzo cieszę i, i dzięki za zaproszenie. Słuchaj, czego nauczyło cię narciarstwo alpejskie? Cóż takiego ten sport daje, że w rajdach samochodowych taki gość jak ty przyjeżdża, wsiada w samochód kategorii Rally 3, zdobywa tytuł mistrza Polski? <laughs> narciarstwo myślę nauczyło mnie na pewno sportu. Sportu, przygotowania do takiego profesjonalnego sportu, takiej zawziętości, ambicji, ogólnie po prostu takiego bycia sportowcem. Tutaj ta dyscyplina jest no, troszkę inna, troszkę bym powiedział bardziej skomplikowana, ale ma trochę wspólnego. Prędkość, linia przejazdu. I, I tak wyszło. Fajnie, że, mhm. fajnie, że mm, jestem w tych rajdach, fajnie, że ten progres jest i, i zobaczymy, co z tego będzie dalej. A czy to jest jakieś obycie się z prędkością, czy to pomaga? Czy narty pomagały i jakieś 100 na godzinę na nartach, gdzieś między drzewami, to, to są bardzo duże prędkości, nie oszukujmy się, prawda? I często są takie trasy, po których... No i 50 na godzinę by się człowiek zapewne bał jeździć. Ja w ogóle jestem lewy, jeżeli chodzi o narci, więc tutaj e, absolutnie każda prędkość mnie na tak przeraża, ale e, obycie z prędkością na przykład, z poślizgiem, chociażby wyczucie tego poślizgu, to w jakikolwiek sposób e, można przełożyć na rajdy samochodowe. Tak, no myślę, że tutaj największą zaletą jest właśnie ta linia, prędkość. Często przy troszkę gorszych warunkach na przykład też się tworzyła taka linia, w której trzeba było zostać. Tak samo jest na przykład na szutrze i śniegu. Trzeba zostać w kolejnie. Jeśli chodzi o poślizg, to nie za bardzo, bo w nartach jednak najszybciej się jedzie, jak się jedzie po prostu czysto na krawędzi, bez uślizgu, ale no, na bardzo trudnych trasach oczywiście ten, ten uślizg jest. Na bardzo trudnych, stromych i na przykład oblodzonych trasach, ale no ta prędkość na pewno dużo daje. Czy śnieg to twoja ulubiona nawierzchnia? Jeszcze raz. Czy śnieg to jest twoja ulubiona nawierzchnia w takim razie? E, nie wiem, mam, jakby nie jeździłem na niej dużo, pojechałem Aha. teraz pierwsze dwa rajdy, ale, ale jest fajna, jest fajna, ale, ale e, równie mocno lubię, lubię shooter i, i asfalt, więc jeszcze nie wiem, która jest, która jest moja ulubiona. To jak to się stało, że m, z narciarstwa m, przestawiłeś się na rajdy samochodowe, na sporty motorowe, bo Jakoś nie widzę takiego prostego połączenia i powiedz, jak to się wydarzyło w twoim przypadku? Bo też o czym rozmawialiśmy przed wejściem do studia, nie jesteś pierwszym kierowcą rajdowym. Wybitnym także kierowcą rajdowym był Bogdan Herring, który również narciarstwo trenował, ale także Kasper Wróblewski gdzieś coś z nartami ma wspólnego. Grze się grzy, przecież też na nartach śmiga, więc może to jest taka, taka recepta, bo od wielu lat szukam recepty, jak zostać dobrym kierowcą rajdowym. <laughs> jakie cechy powinien mieć dobry kierowca rajdowy, musi dobrze komfortowo czuć się na nartach. No, coś w tym jest, coś w tym jest. No, a jak to się zaczęło, no. Mój tata miał sporo wspólnego z rajdami samochodowymi w, w latach 90. -tych. Jakby przestał wtedy, jak się urodziła moja siostra. I, I jakby skończyliśmy, skończyłem jeździć na nartach. Tata kupił 206 szóstkę Pucharową i zaczęliśmy coś nią jeździć na, na tychach, na, na Torze Kielce. I tak dalej, i tak dalej. Aż w końcu kupił Subaru N14 i zaczął jeździć. Ja wsiadłem do Fiesta R2, też zacząłem jeździć i tak to się zaczęło. Zacząłem jeździć w Tarmakach, w Mistrzostwach Polski. Parę rajdów pojechałem w tym pierwszym sezonie, i, i potem wsiadłem już do, do Rally 3. I tak naprawdę zeszły sezon to był mój taki pierwszy. Pierwszy, powiedziałbym profesjonalny sezon i teraz wchodzimy no. już, już w drugi. Pierwszy profesjonalny sezon zakończony tytułem mistrzowskim, no ale też powiedzmy, drogim słuchaczom, że nie mówimy o perspektywie Twoich jazd 10 czy tam 7 latach. Ty tak naprawdę zacząłeś bardzo, ale to bardzo niedawno. Tak, tak, to prawda, to prawda. No ja zacząłem w 2022 roku, tak? Jakoś tak, ja tak, tak. jakoś tak, jakoś tak. tak. 2020-2021, jakieś delikatne starty. Natomiast tak. to jest cały czas bardzo krótki okres czasu. Powiedz, czy w momencie, kiedy mieliście rajdową 206, kiedy mieliście Subaru, czy jakiś kierowca być może, czy jakiś zawodnik, jakiś rajd, coś spowodowało, że pomyślałeś: Kurczę, fajnie by było się też pościgać, chciałbym się sprawdzić. Oczywiście, to jakby już nawet na tych tychach i, i na to, że kielce e, ja chciałem się sprawdzić. Ja właśnie przez to, że byłem narciarzem i, i tam też walczyłem z czasem, no to jakby no stoper nie kłamie dla mnie po prostu. Także chciałem się sprawdzić, chciałem e, wystartować, wystartowaliśmy i, i to tak naprawdę tempo było od razu, od razu niezłe. Od razu na tarmaku przy, przy pierwszym starcie R2 zajęliśmy chyba drugie miejsce. Przegraliśmy wtedy z, z Marcinem Górnym, którego, którego serdecznie pozdrawiam, I, 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 ta, i tak to się zaczęło. A powiedz, jakie największe sukcesy w narciarstwie odniosłeś w swojej karierze? Zostałem młodzieżowym mistrzem Polski kilkukrotnym, młodzieżowym wygrałem młodzieżowy puchar Polski. Zajmowałem kilka razy miejsca na podium w takich jakby młodzieżowych pucharach świata. Mhm. Tak to można nazwać. Parę razy też go wygrałem, także parę tych sukcesów naprawdę było. Nie byłeś określany, tak jak wczytałem się w swoją przeszłość narciarską, jako groźny zawodnik, jako <noise> zawodnik, który potrafił gdzieś jednym przejazdem zrobić pewne szaleństwo, tak możemy powiedzieć, i wystraszyć swoich rywali. A czy sukcesy w rajdach samochodowych, czy zwycięstwa w poszczególnych rajdach, czy też tytuł mistrzowski, one smakują lepiej, gorzej, inaczej? E Inaczej trochę, e, jakby jestem już bardziej e, dojrzałym e, sportowcem, dojrzałym człowiekiem, także no, smakuje to inaczej, smakuje to... Równie dobrze. Już teraz się ścigam tak naprawdę. Nie, nie z dziećmi. Bo ja wtedy byłem dzieckiem, pamiętajmy, to wszystko były mhm. młodzieżowe za, zawody. Teraz już się ścigam z seniorami, z różnymi jakby w powiedziałem seniorami. <śpięk> w narszuczę. <śpięk> no <śpięk> <absolutely>, tak. <śpięk> Dzieci seniorze. Taki, taki był <śpięk> podział. <śpięk> więc teraz jakby już się ścigam w tym jakby takiej dorosłej kategorii, to jest fajne, ale no mam jakieś cele i, i idę, idę dalej. Myślę już po prostu, co będę robił co będę robił dalej i co, co chce osiągnąć. Gdybyśmy rozmawiali w zeszłym roku, mniej więcej o tej samej porze, kiedy to planowałeś, sezon startów samochodem Rally 3, jak byś o tym sezonie opowiadał? Wiedząc już w tej chwili, że zdobywasz tytuł mistrza Polski, czy no, będąc kierowcą bardzo szybkim za kierownicą tego samochodu, czy podchodziłeś do sezonu 2023 z dużą pokorą? Takie jest moje pytanie. Tak, tak, z dużą pokorą. Wiedziałem, jak w Trójka to już jest szybki samochód. Ja tego doświadczenia na początku zeszłego roku nie miałem, no miałem bardzo mało, w samochodzie czteronapędowym napędowym nie miałem w ogóle. Dużo testowaliśmy, dużo, dużo jeździłem, żeby po prostu no, nauczyć się jak najwięcej. I tak, no, z dużą pokorą. I tak naprawdę cały sezon starałem się jechać tak z dużą pokorą. Oczywiście popełnialiśmy błędy, potem już... Wchodziliśmy w rajdy, gdzie, gdzie musieliśmy walczyć, i, i tam już była naprawdę, naprawdę szybka jazda, ale na pewno było dużo pokory. A kiedy ta pokora przeszła w taką chęć powalczenia o pierwsze miejsce, taką prawdziwą chęć, kiedy poczułeś, że kurczę, to jest zasięgu, że możemy to zrobić. I powinniśmy postawić być może wszystko, może nie na jedną kartę, ale powinniśmy nacisnąć mocniej naszych rywali, powinniśmy mocniej popracować nad czasami, bo wtedy mam wrażenie. Następuje taki moment, że bardzo mocno przyspiesza, przyspiesza kierowca, przyspiesza cała załoga rajdowa. No tak, tak, tak. No Myślę, że takim momentem był rajd Małopolski na przykład, bo raid Małopolski był po, po rajdzie podlaskim, gdzie, gdzie przegraliśmy chyba 70-tych rajd, i już tak naprawdę na rajdzie podlaskim wiedzieliśmy, że. Że będzie blisko e, i, i ta walka już tego drugiego dnia no, też, była, też była super i, i też jechaliśmy bardzo szybko, ale jednak dalej z tym takim e, zapasem. E, na Radzie Małopolskim e, pierwszy odcinek e, no, naprawdę bardzo mocno zaatakowaliśmy i, i, i zrobiliśmy dobry czas w generalce, i, e, i stamtąd już to potem się przerodziło w, myślę, fajną, fajną walkę. I ten sezon tak zaczął, no, możemy powiedzieć, ewoluować właśnie już taką walkę i. I chęć zdobycia tego pierwszego miejsca, bo ono się stało osiągalne. Nie mówię, że ono nie było osiągalne na początku sezonu, ale przystępując do sezonu, trzeba się sprawdzić. Najpierw trzeba zobaczyć, czy wszystko pasuje, czy wszystko gra na tyle, żeby można stopniowo, ale jednak przyspieszać. Jasne, dokładnie, dokładnie. Brajcz Rzeszowski, dobrze wspominasz? Średnio. Średnio, 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 średnio. Pierwszy dzień był dobry, drugi hmm. dzień. Hmm. On też nie był zły, ale, ale jechaliśmy już tak no spokojnie po prostu, żeby, żeby to dowieźć, bo mieliśmy no, sporą przewagę i tak, i tak się nie jedzie dobrze. No i na ostatnim odcinku poszliśmy w krawężnik, urwaliśmy koło i, no i po rajdzie. Po rajdzie. Mhm. No było, było wielkie rozczarowanie, ale... Jeden z gorszych momentów to zakończenie rajdu, prawda? Ani to super rally, tak. e, no. ani, ani punktów, ani powiedzmy jakiejś satysfakcji, tak możemy powiedzieć, z tego rajdu. Dokładnie, no było to bolesne. To Naprawdę. był duży, to był duży błąd, czy to był mały błąd to duże konsekwencje? E, m, ciężko powiedzieć. To był e, to był błąd. Po prostu błąd. W takim miejscu, gdzie m, było cięcie, w które może trochę za mało wjechałem, gdzie był syf e, i przez to, że nie wjechałem w to cięcie, moja linia była troszkę inna i wjechałem w ten syf, asfalt był śliski, krawężnik na zewnątrz, że się wszystko tak złożyło. Znaczenia połączone e, tak, na zawsze a... brak cięcia czy też cięcie. Oznacza to samo, prawda? Ta. A może właśnie gdybym jechał troszkę mniej zachowawczo i bym wjechał w to cięcie, nic by się nie wydarzyło, prawda? No to jest to słynne, że trzeba też potrafić zwolnić odpowiednio, że często ta wolniejsza jazda wcale nie oznacza jazdy bezpieczniejszej. W ogóle, w ogóle. Nie. Jest mniejsza koncentracja i, i, i naprawdę zdarzają się wtedy dziwne rzeczy. Ale to też uważam, był bardzo ważny rajd, bo, bo także. Tego typu rajdy, niestety, ale z pewnej perspektywy czasu one kształtują charaktery. Bo mogło być tak, że, że ten sezon poszedłby gładko, udałoby się ten tytuł zdobyć, wywalczylibyście ten tytuł, ale ale nie byłoby takiego przyspieszenia, nie byłoby takiego zwarcia się i pomyślenia, dobrze, atakujemy dalej. I jedziemy prawda. po swoje. To prawda, to prawda. Potem, potem na przykład był rajd Barum, gdzie no też było. Mieliśmy awarię już na, już na drugim odcinku, czyli całej soboty nie pojechaliśmy. Ta niedziela też nie, też nie jechało mi się dobrze i tak naprawdę po tych dwóch rajdach tam doszliśmy do jakichś wniosków z opisem, które, które naprawdę zaczęły bardzo dobrze działać, i, i, i uważam, że teraz jesteśmy w dobrym miejscu z naszym opisem rajdowym, więc no, wnioski były wyciągnięte i na pewno. Mm, te takie, dwa takie nieudane rajdy obróciły się, się naprawdę w coś dobrego. Później już było tylko szybciej i szybciej, takie mam wrażenie, bo <grym> tak. wydaje mi się, że po tym zdobyciu też tytułu mistrzowskiego ta no, jakaś presja, jakieś ciśnienie zeszło i wtedy już można pokazać taką zupełną swobodę za kierownicą samochodu <grym> klasy R. Czy jakbyś ocenił przed sezonem swoje zaznajomienie z Fiestą, y, procentowo i po sezonie, jak procentowo te sprawy wyglądają? O, takie pytanie... Hmm. Być może pewność za kierownicą, o tak. No to uważam, że teraz, teraz jestem bardzo bardzo pewny za kierownicą tej, tej Rally Trójki. Dochodzi do tego jeszcze ostatnio, na testy samochodem Rally 2, i to naprawdę dużo daje, że na ostatnich testach rally, w Rally Trójce czułem się, czułem się naprawdę dobrze. Naprawdę dobrze. A tak procentowo, no ciężko powiedzieć. Ciężko, no powiedzieć. Powiedzie, ciężko powiedzieć. Na początku zeszłego sezonu. Yy, też się czułem dobrze e, wtedy, mhm. ale uważam, że patrząc na to wstecz, było tam e, sporo takiego chaosu, sporo e, może czasami trochę szczęścia, e, a teraz jest to wszystko e, pewne. Bardzo dobrze mieć taką zdrową pewność siebie. <grym> myślę, <grym> prawda? <grym> tak, tak. Najlepszy rajd y, według ciebie w zeszłym roku? Mm. I chodzi o, o ze sam performance. Imprez, ze wszystkich, tak. Ze wszystkich imprez, taki rajd, po którym e, wracając do domu, poczułeś, nic więcej nie mogłem zrobić. To było to, czułem się dobrze, wszystko poszło jak należy. Mm -hmm, mm -hmm. Hmm. Trudne pytanie. Trudne pytanie, bo y, tu mogłem powiedzieć, że brajd Wisły, ale, y, ale już te końcówkę też już tak jechaliśmy trochę, żeby po prostu y, mm -hmm. dojechać, więc y, y, z rajdu Lausitz jestem bardzo zadowolony. Myślę, że pojechaliśmy tam dobrze, ścigaliśmy się z Janem Czernym. nie dużo, Niedużo przegraliśmy, a... Bardzo skromnie to określasz, bo myślałem, że powiesz o tym rajdzie, bo, bo ten rajd był fantastyczny, uważam. Tempo, które zaprezentowaliście, walka w czołówce, w ścisłej czołówce i taka ogromna swoboda. To mi się bardzo podobało, to mi zaimponowało niesamowicie, bo bo rzeczywiście chyba to ciśnienie pewne zeszło i można było rozwinąć skrzydła, zwyczajnie rzecz ujmując, prawda? Dzięki, dzięki. No tak, no, był na pewno luz, chociaż z drugiej strony mistrzowie Polski, jedziemy na rajd, będzie spora klasa rally trójek, no na pewno chcieliśmy się też dobrze pokazać na tym rajdzie, hmm. na testach przed rajdem. No, to był rajd szutrowy, oczywiście, więc jakby jeździliśmy na szutrze po, po długiej przerwie, i czułem, że coś tak, jakby zaskoczyło na tym szutrze, i, i czuliśmy się naprawdę dobrze, no i, i poszło, poszło super. No, po pierwszym dniu prowadziliśmy, w drugim no, ciężko było Jana, utrzymać za nami. Nie chcieliśmy też, nie chcieliśmy też za bardzo przyspieszać, bo łatwo było tam o ale ale koniec końców naprawdę byliśmy zadowoleni. Świetne rajdy, takie świetne zakończenie, w pewnym sensie zakończenie sezonu tych takich normalnych, dłuższych rajdów, tak to nazwijmy i myślę, że taki, takie dobre wkroczenie w sezon 2024, ale gdzieś w okolicach tego rajdu testowałeś reli 2, prawda? Tak. Tak, tak. Wcześniej testowaliśmy Rally Może 2. ta Rally 2 cię tak uskrzydliła zupełnie. <laughs> może, może. Poczułeś, że można. Myślałeś, że nie można w wieście Rally 3 tego zrobić. Rally 2 te wspomnienia i te odczucia z tego samochodu wskazywały, że można, Kuba. <laughs> Dawaj, nie? Szybciej szybciej, <laughs> szybciej, szybciej, szybciej. Tak. Zawsze to może jest. pomóc, prawda? Coś tu nie jest, coś w tym jest. Taka troszeczkę inna perspektywa. O tym samochodzie jeszcze porozmawiamy, ale pozwól, że zostaniemy jeszcze chwilkę przy samochodzie Rally 3. Czy to jest trudny samochód do ustawienia właśnie? Do takiego poczucia się w miarę komfortowo. Nie mówię, żeby jeździć na poziomie mistrzowskim, ale czy to jest samochód, w którym w miarę szybko można poczuć się w miarę komfortowo? Tak, ogólnie uważam, że to jest samochód prosty po prostu wsiadasz, jedziesz. Mhm. E, oczywiście no, trzeba go dobrze ustawić, ale uważam, że te bazowe ustawienia, które, które proponuje M-Sport. Już są, już są dobre i, i, i trzeba je po prostu ulepszyć pod siebie, czysto pod siebie. Każdy kierowca oczekuje trochę czegoś innego od samochodu, ale z odpowiednią pomocą jest to, jest to łatwe, żeby, żeby ten samochód po prostu przystosować do siebie. I świetnie też, że konkurencja w sezonie 2023 w Mistrzostwach Polski była mocna, że było się z kim ścigać, że, że te rajdy i ta rywalizacja w klasie trzeciej wyglądały po prostu dobrze. Tak, tak, tak. No, mieliśmy, mieliśmy dużą klasę, bo to było siedem samochodów. Myślę, że na koniec było sklasyfiko sklasyfikowanych nawet osiem. No, było fajne ściganie i no, patrząc na to też to był naprawdę super sezon. Słuchaj, chłopaki, tak się zapatrzyli, Startujący w klasie czwartej, że też poszli do klasy trzeciej i dochodzą nowe samochody. I powiem ci, że z, dużym, z dużą ciekawością będę spoglądał na to, ktoś któż w sezonie 2024 w Polski będzie się ścigał w klasie trzeciej. Ja też, ja też. Wiem, że Hubert Kowalczyk będzie w Clio Rally 3. Bardzo ciekawe, ciekawe, właśnie, że, ciekawe że nowy samochód wchodzi. Bardzo dobrze, tak, że fajnie. wchodzi nowy samochód, że będzie coś innego po prostu na naszym rynku. Tak, tak, dokładnie. No zobaczymy. Myślę, że jeszcze paru kierowców też nie ogłosiło planów. Myślę, że ta klasa znowu będzie spora. Mam nadzieję, bo jest naprawdę bardzo fajna. Komu kibicujesz... W mistrzostwach świata na przykład. Czy masz takiego kierowcę będącego w czołówce mistrzostw świata na przykład, któremu jakoś bardzo mocno kibicujesz? E, przyznam, że w najwyższej klasie lubię... Każdego, tak naprawdę. No, kozaki, ale tym... prawda? Wszyscy, jeszcze raz? Kozaki Dokładnie. są, dobrody, Każdy tak. jest po prostu topowym kierowcą. <laughs> Świetnie, no... że każdy jest inny. Zobacz, że, że to są zupełnie różne charaktery. Tak. Oni zupełnie inaczej zachowują się za kierownicą samochodu, bo nawet inaczej wyglądają za kierownicą tego hmm. samochodu. Mają specyficzne pozy, oczywiście wiadomo o kim mówię. Tak. E, inaczej prowadzą, inny styl, a jeżdżą bardzo podobnie. Jeżdżą na żyletki. Tak, tak, no te różnice na przykład na odcinku 20, 20 kilometrowym sekunda, prawda? No to jest niezłe, a e, komu najbardziej kibicuję? Myślę, że w tym sezonie Evans, Evans i Neville, no to są, to jest dwóch gości, którzy, m, którzy jeszcze nie byli mistrzami świata, e, nie ma Rowan Perry na cały, m, na cały sezon, nie ma Ożiera, także chciałbym, żeby jeden z nich to, to wygrał z troszkę większym naciskiem może na, na Evansa. I co ciekawe, przyglądasz się tej całej rywalizacji z bliska. Eee, zaplanowane starty w sezonie 2024 właśnie w Mistrzostwach Świata. Mm, powiedz, jak ten sezon już się rozpoczął, e, tak naprawdę, ale też jakie są plany na ten sezon. Pierwszy start. E, Wiem, jak się zakończył. E, to był trudny rajd, wymagający rajd, ale możemy powiedzieć, pierwsze kody zapłoty. Bardzo dobre czasy odcinków specjalnych e, i też dłuższe rajdy. Po prostu dłuższe rajdy. Tak, no na rajd Szwecji był. Był trudny, bardzo trudny. Myślę, że właśnie największą trudnością tych rajdów jest ich długość, bo to są długie trzy dni ścigania trudne odcinki, wysokie tempo i, i trzeba trzymać ciśnienie. No, ogólnie jestem zadowolony, bo, bo, bo pokazaliśmy, że jesteśmy tam w czubie klasy, gdzie tych załóg jest aż 19. Naprawdę trzeba jechać szybko i wystarczy, że troszkę się z tego tempa zdejmie i już się naprawdę ten czas. Mm. Można wypaść łatwo z dziesiątki, a no błędy się zdarzają. Ten błąd tak trochę przyszedł z nienacka, jak, jak, jak zwykle nie, zresztą, to bywa, tak. <laughs> jak to bywa z błądami. No i tyle. Bardzo się cieszę, że nie uszkodziliśmy na tyle samochodu, że, że mogliśmy po prostu pojechać następnego dnia. Następnego dnia ta pierwsza pętla też tam nie poszła, nie poszła dobrze, tej pewności nie było. I dojechało no się po prostu średnio, ale zresetowaliśmy się na, na serwisie i ta druga pętla... Zagryzłem zęby i ten pierwszy odcinek drugiej pętli zmęczyłem się jak nigdy. E, <laughs> Realnie skończyłem odcinek zasapany, ale, ale wiedzieliśmy, że to już był dobry, mm, po prostu dobrze pojechany odcinek, to był dobry czas, bo chyba trzeci i, i, i już później poszło już później poszło i to też no jednak dosyć specyficzny rajd i te imprezy są dla ciebie nowe tak w ogóle m, tak szczerze mówiąc to większość rajdów jest dla ciebie totalnie <laughs> nowych raidów w mistrzostwach polskich chociażby debiutowałeś przecież na tych rajdach. E, ta historia twoich startów nie jest e, nie jest długa ale dobrze że pniesz się szybko e, w górę i że startujesz w mistrzostwach świata jakie masz oczekiwania związane z tym sezonem i startami w mistrzostwach świata czy też marzenia e... Przyznam, że e, jakichś e, oczekiwań nie mam, bo e, ten sezon tak traktuję bardzo poznawczo. Chciałbym poznać te rajdy e, wszystkie, przejechać je, e, e, ale no już patrząc na, e, na, na, na nasze tempo na, na rajdzie Szwecji, na nawierzchni, którą, którą też mhm. znam e, e, najgorzej, no to oczywiście pojawia się e, coś takiego, że, że chciałbym w jakimś rajdzie na przykład powalczyć o, o podium. Myślę, że e, jest to możliwe przy. Przy dobrej jeździe, przy odrobinie szczęścia jesteśmy w stanie to zrobić, wygrać może jeszcze jakieś odcinki. To byłoby fajne, na pewno. Idealnie byłoby to zrobić przed liczną polską publicznością. Eee, na Radzie Polski? Tak. Nie mamy. Nie ma startu. Mhm. Nie ma, nie ma. Junior WRC nie idzie w, w Radzie Polskim. Duża szkoda, bo ten rajd mocno ci się pasuje, prawda? Tak, ten raid, prawda. rajd polski jest rajdem, który jest rajdem bardzo szybkim, bardzo specyficznym również. Bardzo. Czy planujesz start w Radzie Polski? Planuję. Planujesz. Planuję. Rally 3. Bardzo dobrze. W WRC3. No, właśnie, to nie będzie cykl Junior WRC, mhm. ale, 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 się pojawimy, ale się pojawimy. Także też się nie mogę, nie mogę się doczekać. Bardzo dobra wiadomość, bo w zeszłym sezonie to też była pewna próba charakterów, mam wrażenie. Była, eee, była. Tak. Pamiętam, mam bardzo dużo szacunek do tego, jak pracuje także zespół. Na tym, na tym rajdzie zobaczyliśmy, jak pracuje Twój zespół. Bardzo mi się ta praca podobała i myślę, że została także doceniona przez kibiców. Poskładaliście się, wróciliście do rywalizacji i o to w rajdach chodzi. Dokładnie, dokładnie. No, chłopaki wykonali wtedy naprawdę kawał, kawał dobrej roboty. Ja się o to postarałem, żeby mieli, e, mieli dużo do zrobienia, ale mm, no fajnie, fajnie. No. E, na pewno tutaj też jest wielka zasługa Daniela e, w tym, że, m, że, że dojechaliśmy do serwisu e, i, no i potem już jechaliśmy też spokojnie. No to jest właśnie to, że z taki błąd, dojeżdżając na serwis, potem już chcesz się trzymać z daleka po prostu od tych mhm. kłopotów, a, a te kłopoty jakby, cię, jakby, jakby same chciały przyjść do ciebie, bo też było kilka sytuacji. I zapewne hmm. chce się także przyspieszyć, prawda? W momencie, kiedy się tego nie powinno robić. Dokładnie. Bo tego czasu już się nie odzyska, prawda? Nie, nie, nie. To tak jak Maciek Wisławski opowiada, że po popełnionym błędzie, jak się wpada do rowu, to często błędem jest takim, że zawodnik na kolejnych zakrętach chce nadrobić ten stracony czas, a tak się nie dzieje. Trzeba jechać po prostu swoje. Dokładnie, dokładnie. dokładnie. Piesta Reli 3 wytrzymała ten rajd Polski i waszą delikatną przygodę. A to był duży błąd na rajdzie Polski? E, nie, nie był duży błąd. Lewy szybki zakręt. Mała odległość, 40 metrów, i to była tak naprawdę moja decyzja, bo no, miałem jeszcze z 20 metrów, i to była decyzja taka, czy jeszcze troszkę wykorzystać drogi na schamowanie się większe, czy już spróbować ustawić samochód do, do zakrętu. Jechało się nam bardzo dobrze, szybko, mhm. dlatego poszedłem w opcję mocniej atakującą i wrzuciłem ten samochód, niestety za szybko po prostu, i uderzyliśmy. W leżący balot na wyjściu. On się na nas wtoczył, dlatego to auto tak wyglądało jak, jak po rolce, i, i to tyle tak naprawdę. Ale to były drobne błędy i drodzy słuchacze, człowiek, z którym rozmawiam, czyli Jakub Matulka zdobył tytuł mistrzowski jest mistrzem polskim sezon 2023, i to jest najważniejsze, tego ci, nikt ci nie zabierze. Tych błędów było bardzo mało, i to był generalnie fantastycznie udany sezon. Tak, tak. No tych błędów, te błędy były, ale było ich, było ich dość mało. Tak, tak. Raczej wszystkie rajdy dobrym tempem, z dużą nauką i, i, i z tego myślę, możemy być naprawdę zadowoleni. I po zakończonym sezonie, po zdobyciu do tyłu mistrzowskiego, zdarzy się rajd Lausitz, jak już rozmawialiśmy. W okolicach tego rajdu testujecie samochód kategorii Rally 2 i wtedy... Tak, już coś zaczęliśmy sobie myśleć, że czyżby to nie była przymiarka. Jednak ogłaszacie plany startów w Mistrzostwach Świata, ale później pojawia się informacja, w zasadzie to jest bardzo świeża informacja, że ten sezon naprawdę będzie sezonem bogatym starty, że ten sezon będzie sezonem bardzo intensywnym, także bardzo ciężkim, nie oszukujmy się. Rally 3 w Mistrzostwach Świata, samochód kategorii Rally 2 w Mistrzostwach Polski. Tak, tak, no to będzie e, trudny sezon. E, bardzo, m, bardzo dużo rajdów. E, w krótkim odstępie. E, uczymy się trudnych rajdów w, w znanym nam samochodzie, a za to nowego samochodu w znanych, e, znanych nam rajdach. E, myślę, że to będzie taki sezon nauki. E, mm. Sezon nauki, po którym uważam, że naprawdę w sezonie 2025 będziemy już e, dobrą, doświadczoną. Można to tak powiedzieć z przymuszeniem oka, bo nadal, nadal tego doświadczenia nie będę miał jakoś bardzo dużo, ale, no ale doświadczoną załogą, myślę, gotową do, do szybkiej jazdy. Szybka jazda w sezonie 2024 także będzie, bo samochód Rally 2 jest bardzo szybkim pojazdem, a Ty też nie jesteś kierowcą zachowawczym za bardzo. I myślę, że jak Cię znam, jak widzę, jak obserwuję Twoją jazdę, no to tej prędkości już jest na tyle dużo w Tobie że myślę, że to będzie dobry sezon, ciekawy sezon, ale oczywiście nie możemy oczekiwać tego, że będą pierwsze wygrane rajdy i tak dalej, i tak dalej, o czym no oczywiście chcielibyśmy rozmawiać, ale to będzie trudny sezon. Tak, na pewno, to będzie trudny sezon, jednak poznaję, poznaję ten samochód, znam rajdy, ale, ale jechałem je jednak w samochodzie mhm. Rally 3, ten samochód Rally 2 no, jest zdecydowanie szybszy. Kierowcy, którzy, z którymi będę się ścigał, Tymi samochodami już od dłuższego czasu, znają te rajdy, jechali je kilkukrotnie, także no to na pewno będzie, będzie bardzo trudne. Rajd Świdnicki no zna, zna każdy, tak można powiedzieć, na pamięć, prawda? No ja go jechałem raz. I tak, znam te od, I tak znam te odcinki, bo one są dość w miarę łatwo do zapamiętania po prostu, hmm. ale jak tam wiedziemy samochodem Rally 2, no to na pewno będzie... Bo ta skala trudności rośnie, Dokładnie. prawda? Dokładnie. Wszystkich zakrętów Dokładnie. wrażenie. Dokładnie. Na ile, czy o ile szybszy jest ten samochód od Rally 3, bo Rally 3 też wolnym autem nie jest, prawda? Ten samochód, no mówi się o tym, że w wnętrzności tego samochodu, przynajmniej niektóre, to jest pierwsza Fiesta Rally tak. R5, przepraszam. Ten samochód jest bardzo szybki, bardzo sprawny, napędzany na cztery koła, ale czy rzeczywiście, rzeczywiście ta przesiadka do Rally 2 jest tak dużym skokiem? Jest skokiem, jest skokiem. To myślę, że m, można tak przyjąć, że średnio na kilometrze samochód Rally 3 jest wolniejszy od samochodu Rally 2 o półtorej sekundy. To bardzo dużo. Tak, no to jakby brzmi, jak ktoś może tak nie za bardzo mhm. się tym interesuje, brzmi, a to prawie nic. Ale jednak to jest, to jest dużo. Naprawdę samochód Rally 2 po prostu wymaga, y, uważam, dużo lepszej techniki, zrozumienia i, i pomysłu na jazdę, gdzie w samochodzie Rally 3 można być takim troszkę bardziej zero-jedynkowym. Po mm -hmm. prostu wchodzisz, ciśniesz, idziesz. Nie? Mocne hamowanie, składasz się, jedziesz. Samochód Rally 2 już tutaj, no musisz przemyśleć dużo bardziej każdy ruch, zrobić to. Y, poprawnie, technicznie i, hmm. i, i pozwolić temu samochodowi jechać. On też może dużo więcej, prawda? To tak prawda. Jest. Tak, tak, tak. Cięcia, e, dziury, to jak przyjmuje ten samochód, no to jest jakby też jest dużo bardziej wytrzymały. Hmm. Myślę, że gdybyśmy samochodem Rally 2 um, uderzyli w taki sposób, jak, jak w Rzeszowie w Krawężnik, myślę, że... Dałby radę być może. Dałby radę. Myślę, hmm. że dałby radę. Ale nie próbujcie takich rzeczy w sezonie 2024 nie będę. Dwa różne samochody. Jak to wygląda logistycznie? Kto się zami obsługą tych samochodów? Jak to będzie wyglądało w tym sezonie? E, w mistrzostwach Polski obsługą samochodu zajmie się Ewotech. E, Wypożyczamy od nich samochód. Byliśmy po, po pierwszych testach już i, i ta współpraca układa się naprawdę dobrze. Jestem zadowolony, ale no, musimy poczekać na, na mhm. pierwszy start, jak to, jak to wygląda. W Mistrzostwach Świata startujemy w cyklu, w pucharze, więc obsługą samochodu zajmuje się M Sport Polska wszystkich 19 załóg, a, a startami, jakby to nazwać, prywatnymi mhm. w Rally 3, jedziemy tak jak w zeszłym sezonie, z Grabowski Motorsport. I te trzy ekipy pozdrawiamy bardzo mocno, <grym> tak. bo to będzie logistycznie także trudny sezon. Logistycznie tych startów jest dużo, twoich również podróży będzie bardzo dużo. Tak, tak, dokładnie. No te, te rajdy tak się nakładają, że od razu po Chorwacji jedziemy na Świdnicę, od razu po Sardynii jedziemy na Małopolski, Finlandię, Rzeszów i to się wszystko tak nakłada, także też to będzie niezły test, jak jestem przygotowany do tego sezonu i... No i jak to jest po prostu? Nie jak to jest, zobaczymy. Ale wtedy dobra, dobra atmosfera jest wskazana w samochodzie i poza samochodem. Jak ci się współpracuje z Danielem? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tutaj mógłbym się no, rozgadać mocno. Nie no, jest naprawdę jest naprawdę super. Daniel jest świetnym gościem, świetnym sympatyczny pilotem. Sympatyczny młody człowiek. No, sympatyczny młody człowiek, dokładnie, <laughs> tak. dokładnie. Nie, no fajnie, fajnie. Ma gigantyczną wiedzę, e, bardzo mi pomaga, myślę, że jesteśmy zgraną załogą, e, zmotywowaną, zmotywowaną, zmoty, zmotywowaną młodzieżą jesteśmy, tak? Zdecydowanie, tak. tak. I to też pilot, który mm, no dużo przechodził w samochodzie rajdowym, startując na przykład boku Mariusza Pelikańskiego, bo tam się dużo działo za kierownicą, tak, prawda? Tak. Także kierowca, przepraszam, pilot, który, no także kierowca, który potrafi, potrafi zrobić dużo, ale wnosi także dużo spokoju i takiej myślę, bardzo dobrej atmosfery. Tak, tak, dokładnie. Daniel jest bardzo spokojny. Ja, ja potrafię być trochę nerwowy czasami mm -hmm. i Daniel naprawdę nie, nie potrafi mocno uspokoić. On zaraża tym spokojem. Słuchaj, jak był tak. tutaj w studiu, to naprawdę Daniel się uśmiechnie, jest taki zupełny luz, taki flow, <laughs> prawda, i płyniemy i sobie o rajdach opowiadamy. <laughs> także tak sobie wyobrażam, że pomiędzy, pomiędzy odcinkami, pomiędzy rajdami też się tak zdarza. A czy on także pomiędzy odcinkami prowadzi samochód rajdowy? Czy dajesz mu poprowadzić mm. rajdówkę, czy też nie? E, nie zdarzyło się mm. jeszcze. Nie tak, że nie chcę, być mm. może, ale może prostu... się nie pytał, prawda? Nie pytał. Ja sobie może pytał, wiesz, i prosił, żebym ja się zapytał, prawda? Jak chcesz poprowadzić, to zapytaj się po prostu następnym razem. i ten... Tak, trzeba po prostu no. otwartości. Tak, otwartości tak, w relacjach tak. pomiędzy kierowcą a pilotem rajdowym. Zdecydowanie tak. Samochód Rally 2, samochód Rally 3. Mm, czy o jakiejś ośce, czy o takich startach nie myślałeś, czy nie marzysz o tym? Mm, zupełnie? E, bardzo podoba mi się samochód Rally 4, e, bardzo chętnie bym takim e, wystartował w jakimś rajdzie, no ale jestem w takim miejscu, że myślę, że skupiamy się po prostu na, na rozwoju i, i, i na naszych startach, patrząc na program, który mamy, no, ciężko byłoby gdzieś wrzucić jeszcze start, e, załóżmy samochodem Rally 4, ale, ale kiedyś na pewno chciałbym spróbować, bo jednak tą Fiesta R200... Jeździłem, i na no samochód Rally 4 to już jest taki naprawdę naprawdę szybki samochód. No. A taki zupełny samochód marzeń. To może być samochód, o tak, określmy samochód marzeń współczesny, ale także samochód rajdowy, który być może kiedyś ci się podobał i cały czas ci się podoba. Bardzo podobał mi się, bardzo podobało mi się polowce. Może mm -hmm. to jest dość współczesne, bo to nie tak dawno jeździło, ale bardzo mi się podobało, a. E, Teraz, no teraz na przykład bardzo podoba mi się Jaris nowy, Rayleigh 2. Bardzo, po prostu bardzo, bardzo ładny samochód. Myślę, że też dobrze jeździ, pokazuje swoją prędkość. Myślę, że dopiero się, dopiero się rozkręcają. Świetnie się w ogóle rozwija. Klasa Rally tak. 2, coraz większa ilość producentów, i tak naprawdę w Mistrzostwach Świata tych klasyfikowanych zawodników to są jakieś liczby zupełnie szalone. Tego wydaje mi się, że nigdy wcześniej w rajdach samochodowych na tym poziomie nie było, że mamy. Walczących, punktujących kierowców kilkudziesięciu, czy nawet ponad stu zawodników, to jest coś niesamowitego. Tak, tak. No teraz w WRC2 jest taka po prostu paka. E... Ilość tych samochodów wyprodukowanych przez poszczególnych producentów, przez tak. Toyotę zaraz. Toyota dopiero zaczyna, już nie nadąża z produkcją, ale ile samochodów wyprodukował Ford? Ile samochodów wyprodukowała Skoda, Hyundai? Wspaniała liczba, tak na marginesie. Czy wiesz, że Polo w WRC prawdopodobnie ma niższą prędkość niż współczesna Skoda, którą będzie jeździł? Też, też właśnie mhm. ostatnio zwróciłem chyba u, jak oglądałem vloga od, od Miko Marczyka, właśnie tam porównywali jakiś odcinek na rajdzie Portugalii. Mhm. I, I tak, że, że Polo na tym samym odcinku już było po, tak, i też po Maciek, w Polo. I Maciek Szczepanek też o tym mówił, że, że te samochody, to jest niesamowite, że współczesny samochód Rally 2, a minęło przecież tak niewiele lat, tak. wydawałoby się, że to samochód WRC z dużym turbo, prawda? Samochód, który no naprawdę robi ogromne wrażenie, no i dzisiaj um, czekacie sezon, czy w tym sezonie będziecie startować, będziesz startował za kierownicą auta, który, który jeździ jak samochód marzeń. Super sprawa. No faktycznie, tak ja na to spojrzeć, <laughs> faktycznie, prędko, prędkość, no, taka sama będzie. Czyli musisz mieć te same kocie ruchy, co, co, co Sebastian Orzie, na przykład, Dokładnie, tak? taki jest plan. Albo taki Evans. Jest plan. Albo Evans. Znaczy właśnie, masz czas i przygotowujesz się jakoś fizycznie do, do takiego sezonu, no bo ta tężyzna fizyczna, ta sprawność fizyczna musi być ogromna, ale także mentalna ogromna. Tak, tak, ja przygotowuję się bardzo mocno, a tak naprawdę po poprzednim sezonie nie zrobiłem za bardzo przerwy. Może mhm. to było jakieś lekkie roztrenowanie, że treningi były trochę lżejsze, ale no, trenuję dużo. Tak naprawdę start sezonu też był bardzo szybko, bo raj arktyczny i raj szwecji jechaliśmy już już w lutym. Mhm. No także musiałem dbać o tą formę i, i, i nadal na nią dbam. I jak dbasz o tą formę? Ile razy w tygodniu? No staram się, e, oczywiście jeśli to jest tydzień, kiedy jestem w domu, staram się zrobić około sześciu jednostek treningowych w tygodniu. W tym są dwa, trzy treningi e, siłowe, hmm. kolejne dwa psychomotoryczne i kolejne dwa biegowe. A czy zdarza ci się jeszcze jeździć na nartach? E, no teraz już zdecydowanie mniej. E, powiem, że ostatni raz na nartach... Nawet nie pamiętam, kiedy byłem z rok temu ponad, ale to głównie też przez to na koniec swojej kariery miałem operacje na, mhm. na stopy usuwane na rośli i to się nazywa osteotomia kości śród, śródstopia i po prostu no teraz włożenie stóp do buta narciarskiego jest, jest bolesne. Mhm. No to przykra sprawa, niestety. Niestety. No ale tak bywa ze sportem, ale to też jest ciekawe, o czym, o czym opowiadałeś, myślę, że nie zdradzę do tej wielkiej tajemnicy, przed wejściem do studia, że ta kariera narciarska, ona troszeczkę się wygasiła i wybrałeś się na narty ze swoim trenerem, Byłem trenerem i słuchajcie, drodzy ten trener powiedział, twój trener powiedział, że całkiem dobrze ci idzie, może być wrócimy na cały no, sezon, to no, jest <grym> w ogóle jakaś historia kosmiczna zupełnie, no i wróciłeś na ten sezon. Tak. E, wow, po no, prostu wow. No, tak było, tak było, no Fajnie, fajnie. No może wrócisz, bo... pojedziesz Mistrzostwa Polski, słuchaj, wiesz, całkiem dobrze ci idzie, no nie? Tak, ale, doku, ale dokładnie <laughs> tak było, dokładnie tak było. To było fajne, bo jakby e, wtedy tam przez dobre dwa lata y, nie robiłem nic za bardzo związanego ze sportem, także taki powrót do treningów e, naprawdę był mhm. fajny, dużo, y, dużo jeżdżenia na nartach. No niestety te Mistrzostwa Polski nie poszły po naszej myśli, ale to był naprawdę, naprawdę fajny okres, ale właśnie podczas tego okresu nabawiłem się y, tej, 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 tej kontuzji y, stóp. To dobrze, że jesteś w rajdach samochodowych, zdecydowanie można jeździć spokojniej, można jeździć w różnym wieku, z różnym <noise> doświadczeniem, ale, ale zdecydowanie widzę, że narty mogą pomagać, prawda? Tak, to prawda, to prawda. Jak doszło do waszych wspólnych startów z Danielem, właśnie wracając do Daniela Dymurskiego, jak poznałeś Daniela, pamiętasz? Eee, Daniela poznałem, myślę, że... Nie poznaliśmy się przed tym, y, mhm. jak, y, y, niż, nie poznaliśmy się przed naszymi pierwszymi y, testami. Mhm. Y, jakby ja znałem Daniela z widzenia, czy on nie, nie wiem. Y, jakby mieliśmy... Szukaliśmy wtedy pilota, właśnie. Mieliśmy naprawdę sporo szczęścia, że Daniel akurat był wolny. Tutaj z jednym zawodnikiem nie pojechał, z drugim, z drugim też, i, i po prostu to się wszystko idealnie, idealnie zgrało. Nie ma przypadków w życiu, prawda? Nie ma. No i teraz <laughs> jesteśmy. Jesteśmy razem. Teraz jesteście mocną siłą i naszą nadzieją, młodzieżową Dzięki. nadzieją w mistrzostwach <laughs> świata, ale także w Polski. Ten sezon myślę, że zapowiada się ciekawy. W Polski jestem ciekaw ile samochodów kategorii Rally 2 stanie na starcie w Świdnicy, jak uważasz? No ja też jestem ciekawy. E... Około dziesięciu. W zeszłym roku chyba coś koło tego. Tak, Jakoś nawet kilkanaście samochodów było. Mhm. Także w ogóle piękne czasy. Zobacz, że tych samochodów też jest dużo w Polsce. Dużo, dużo. Iście chcielibyśmy, żeby ich było ze 20, ze 30. W tak jak jest, jest to we Włoszech, <laughs> tak. ale no, to też zupełnie szalone imprezy, prawda? Możemy powiedzieć, że mamy 30 parę samochodów. I jak słyszę relacje naszych mistrzów również, którzy, którzy byli we Włoszech, to naprawdę tempo rajdu niesamowite. No na pewno, na pewno. No to jednak no, ci Włosi potrafią, potrafią jeździć na asfalcie, tym bardziej u siebie, no... Grzegorz Grzyb był, no, tam widziałem te straty, no to już było ponad ponad półtorej sekundy na kilometrze, ale to mnie jakby nie dziwiło, bo jednak ci goście są, Włosi są naprawdę szybcy na tym asfalcie i tutaj można zrobić tak, no, jakby im poszło w Polsce, prawda, no, myślę, mhm. że ta strata byłaby, e, jeśli w ogóle byśmy, e, by na przykład taki Grzesiek tracił do Włochów na, załóżmy, Rościszów w prawda, mhm. e, jeśli by tracił, to no, na pewno zdecydowanie mniej. Zdecydowanie, to jest, no, jazda u siebie w domu zawsze w jakiś sposób pomaga. Oczywiście. A który rajd czujesz, że jest takim najbardziej domowym dla ciebie rajdem? E, no, teoretycznie rajd Śląska, który jest najbliżej. W zeszłym roku no, świetny rajd, w tym mhm. roku runda ERC, ale tak najbliżej, najbliżej serca jest, ta, jest ten rajd Wisły jakoś. Mhm no powiedzmy. też piękne, klasyczne odcinki specjalne. Tak, to prawda. Fantastyczny rajd. Taki rajd, który zawsze był trudny. Jak jeszcze popada, to już w ogóle, prawda? Ten tak. poziom trudności w ogóle idzie. Myślę, jak barburka Cieszyńska, że to jest zawsze jakieś kosmiczne warunki pogodowe tam panują i zawsze panować będą. Takie mam wrażenie. Tak, no dwa starty w rajdzie Wisły i dwa razy dwa razy deszcz. Uh -huh. no. Tam zawsze chyba pada. Tak, Oczywiście się wtedy, kiedy się nie spodziewamy, zresztą choć, tak jak w też. Choć, chociaż teraz rajd Wisły będzie wcześniej, prawda? Mhm. Może, może jakaś inna pogoda, ale za to na Radzie Śląska pewnie będzie pogoda ciekawa. E, ciekawa. No. <laughs> I na to liczymy. Rajd zresztą bardzo głośny, bardzo medialny, także to też jest bardzo ważne. No i tak. finał Mistrzostw Europy w Polsce świetnie, że. Że mamy dwa rajdy na bardzo wysokim poziomie w naszym kraju. Nie, wielkie wydarzenie, myślę. Kurczę. Rajd polski w WRC, ERC na Śląsku, mega, mega, mega to wygląda i bardzo się cieszę, że, że będziemy zdaniem tego częścią. Bardzo dobrze. Czy planujesz także pomiędzy startami dużo testów, czy, czy też tych startów już jest na tyle odpowiednia ilość, że te testy, czy ten reżim testów przed rajdami będzie troszeczkę skrócony? E... Różnie, jakby będziemy się starać przed, przed każdą rundą Mistrzostw Polski mieć dzień testowy. Teraz mieliśmy dwa dni testowe na Dolnym Śląsku i, i to byłoby tyle z przedsezonowych testów. Jedziemy jeszcze rajd walaski w Czechach na początku kwietnia i to też będzie rajd treningowy. I, I potem już wchodzimy w taki rytm po prostu testowania, jednego dnia testowego przed, przed każdym rajdem, chyba mhm. że... Chyba, że coś się wydarzy, że nie będziemy mogli, tego czasu trochę zabraknie, bo jak mówiłem, jest bardzo tam ciasno z rundami WRC. No, taki jest plan. Taki jest plan. Pamiętasz swoje pierwsze kilometry w Skodzie, w Skodzie Rally 2? Tak, jasne. Pamiętam. A, co było, nie wiem, najpiękniejsze, ale także co cię najbardziej zaskoczyło wtedy? No zaskoczyła mnie prędkość po prostu. Te pierwsze przejazdy były takie, że ja się troszkę bałem po prostu. Mm. Bo chciałem, żeby samochód przestał przyspieszać, a on <laughs> cały czas chciał, jechał szybciej, jechał szybciej, jechał szybciej. No a zaskoczyło mnie jakby, a co mnie tak mocno pozytywnie zaskoczyło, no to po prostu no, prędkość, z jaką, z jaką można wchodzić w zakręty, przyczepność tego samochodu, trakcja, precyzyjny układ kierowniczy, siła hamowania, jak czuły jest ten hamulec. No, świetny samochód, świetny samochód. Świetny samochód i dobrze z niego zrobić dobry użytek. Oczywiście trzymamy kciuki za sezon 2024. Widziałem też na testach, że mistrzowie Polski także zasiadali, czy mistrz Polski przynajmniej jeden zasiadał na prawym fotelu twojego samochodu rajdowego. Cenne uwagi. Bardzo cenne. No Wojciech daje bardzo cenne uwagi. Jest ze mną tak naprawdę od początku mojej kariery, także no. Zawdzięczam mu bardzo dużo e, i mam nadzieję, że ze mną zostanie na, na jak najdłużej. I co mówił o tych pierwszych przejazdach, jeżeli to nie jest tajemnicą? Był zadowolony, czy mówił przyśpiesz, czy, czy jedziesz za szybko, jak to wyglądało? E, był zadowolony, mówimy o, o testach tych ostatnich, czy tak, ty pierwszych, ostatni, o tych tak, ostatnich. Tak. Y był zadowolony, jakby to tempo, myślę, było niezłe. E, oczywiście nie było, nie było idealnie, bo nigdy idealnie nie jest, ale myślę, że startujemy z całkiem niezłego, niezłego pułapu. Mhm. Gdzie widziałbyś siebie za, za kilka lat? Co chciałbyś osiągnąć jako kierowca rydowy za lat kilka? W jakim cyklu chciałbyś, e, jako marzenie, chciałbyś jeździć, aby startować? E... W WRC, WRC. Myślę, że za, za kilka lat e, chciałbym jeździć w WRC 2, ścigać się tam o, o czołowe pozycje, a jeśli e, trochę będziemy mieli trochę szczęścia i, 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 i dobre umiejętności, kto wie, czy, czy może nie w, w najwyższej klasie, ale to są, to są tylko marzenia na razie. Te marzenia są bardzo istotne, bo jest warto te marzenia artykułować zdecydowanie. E, ale też pytanie, jedno z ostatnich, jak chciałbyś, żeby te samochody przyszłościowe, przyszłościowe samochody kategorii Rally One wyglądały? Czy to powinny być wzbogacone nieco samochody kategorii WRC2, czy też bardziej okrojone o te hybrydy właśnie Rally One? Podoba mi się pomysł właśnie z tym Rally 2+, dodać właśnie może trochę aero, dodać może trochę mocy tym, tym samochodom, właśnie tak jak będzie w ogóle w przyszłym roku, prawda, będzie ten mhm. pakiet, Coś takiego zrobić o najwyższą klasę, i tak naprawdę mamy od razu wszystkich producentów, którzy byli, którzy byli w Rally 2, i, i od razu ta, ta konkurencja w najwyższej klasie robi się, robi się większa, co też jest dużo prostszym pojechać po prostu prywatnym zawodnikom w najwyższej klasie. Uważam, że to jest, że to jest fajne. To byłby ciekawy kierunek i myślę, że tego możemy dziś życzyć. Dziękuję Żeby bardzo. Żeby właśnie w takim samochodzie Jakub Matulka, sezon 2028 powiedzmy, czuje się już komfortowo, możemy <grym> ten pakiet plus dobudować do naszego samochodu. Mamy dobre zaznajomienie się z rajdami mistrzostwa świata, rajd Polski w Mistrzostwach Świata również startujemy wspólnie z Danielem, robimy wyniki. Tak, dokładnie. To byłoby fajne. To byłoby, to byłoby fajne. idealne. To byłoby idealne rozwiązanie i myślę, że ważne są te zmiany, tak aby sporty samochodowe zyskiwały troszeczkę na popularności. Mam wrażenie, że tak się dzieje, ale żeby zyskiwały na tyle na ile jest to należne rajdom samochodowym, bo to fantastyczny sport, uważam. Tak, tak. No Jednak no, chyba coś jest aktualnie nie tak. Mamy trzech producentów, prawda, tych samochodów najwyższej klasy startuje 8 na rajdzie, prawda? dla kogoś kto może aż tak się tym nie interesuje jak my to jest troszkę za mało prawda mhm. no dobrze by było żeby tych samochodów po prostu było więcej takie rally 2 uważam to, to jest niezły kierunek ale mają, są tam ludzie którzy na tym myślą na pewno coś wymyślą zobaczymy co to będzie tak my możemy tylko troszeczkę podpowiadać czego możemy ci życzyć wam życzyć przed pierwszymi rundami mistrzostw Polski ale także przed kontynuacją startów mistrzostw świata Myślę. Hmm, no, co by tu czystych, czystych, dobrych przejazdów w dobrym tempie i, i mety to najważniejsze. Zdecydowanie tego, tego ci życzę, ale życzę także, także sobie i także naszym słuchaczom dobrych rozmów. Bardzo się cieszę, że dzisiaj przyjechałeś do studia akademickiego Radiolu, że możemy sobie porozmawiać w bardzo dobry sposób. Za co chyle czoła. Dziękuję bardzo, było bardzo miło. Mam nadzieję, że. Że do, do następnego razu. Oczywiście do następnego razu, moi drodzy, Jakub Matulka, bo nasz program niestety dobiegł już końca. Jakub Matulka był dzisiaj gościem w audycji odcinek specjalny rajdowy mistrz Polski. Bardzo szybki zawodnik, bardzo utalentowany zawodnik, sportowiec, dużego formatu i zobaczycie i usłyszycie o tym człowieku jeszcze dużo. Nie tylko w sezonie 2024, ale także w kolejnych sezonach. Nie tylko w mistrzostwach Polski, ale także w mistrzostwach świata, czego tobie bardzo, ale to bardzo serdecznie życzę. Raz jeszcze Jakub Matulka był się gościem w edycji odcinek specjalny. Ja nazywam się Karol Ferenc. Słyszymy się już za tydzień, punktualnie o godzinie 17. Oczywiście w Radiu Luz. Dziękujemy bardzo. Dzięki wielkie. Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17. Do usłyszenia. Karol Ferenc.